W niedzielę na ulicy Gopatowa kwestowało ponad 100 wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Siedzibą sztabu jak zwykle był opatowski chłopiec ZHP, który przygotowania do 23 finału rozpoczął jeszcze jesienią ubiegłego roku. Przygotowania to już trwały od kilku miesięcy w sumie. Zbieraliśmy chętnych, którzy chcieliby zostać wolontariuszami. Wiadomo, pracy trzeba włożyć dosyć sporo, żeby to wszystko jakoś zorganizować. W zeszłym tygodniu, w zeszłą niedzielę chyba, tak? Wybraliśmy się do Warszawy osobiście do pana Jurka Owsiaka. Udało nam się akurat tak to wszystko zorganizować, że udało się nam z nim spotkać. Podpisał nam gadżety, które jako, no, dostaliśmy od nich i on też nam sprezentował wiele gadżetów i kubeczek taki fajny, którego nie można kupić tak, Siemaszupie. Z zegarkiem podpisywał, które mamy też na licytację, koszulki, monety. Jedna moneta jest taka dosyć wartościowa, ponieważ podpisując ją sobie rozciął rękę i jest z krwią Jurka Owsiaka. Także wszystko będzie do nabicia na dzisiejszej licytacji. Wolontariusze już powoli schodzą do nas. Zaczęliśmy liczyć pieniążki. Nie są to jakieś zawrotne sumy, ale nie jest najgorzej. Nic się takiego większego nie dzieje. No jakoś tam na razie wszystko przebiega dosyć spokojnie. Nie ma jakichś zgłoszeń, czy puszki były naruszone, czy żeby policja musiała interweniować. Nie, wszystko jest jak najbardziej w porządku. Mamy nadzieję, że uda się nam uzbierać jak najwięcej pieniędzy, że pobijemy zeszłoroczny rekord. Zawsze mamy ponad 100 wolontariuszy, nie tylko z Opatowa, ale i z okolicznych miejscowości również. Mamy masę gadżetów od Owsiaka i zarówno od naszych przedsiębiorców lokalnych. Bardzo nas wspiera Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, które ufundowało Światełko do Nieba, pan burmistrz, który przekazał gadżety do licytacji. Sponsorami jest również Hotel Miodowy Młyn, który przekazał do licytacji karnet na siłownię o wartości 85 zł i voucher na kolację dla dwóch osób o wartości 80 zł. Jest to firma ochroniarska Cerber, która zabezpiecza nam przewóz pieniędzy. Oczywiście bardzo nas wspiera policja, dba o bezpieczeństwo. Jest nam bardzo pomocna i czekamy na nich, ponieważ ma być tutaj zorganizowane stoisko pracownika Wydziału Kryminalnego i zdejmowanie odcisków. I oczywiście przekazują nam do licytacji słynnego już koziołka Spoko, jak co roku, także oczekujemy ich właśnie. Tak. Oczywiście jesteśmy też wdzięczni wszystkim, którzy się zdecydowali być wolontariuszami, ich rodzicom, że wyrazili taką chęć i osobom, które nam chętnie pomagają. Tak, pomagają i chętnie wrzucają do puszek, bo jak wiadomo, w obecnej sytuacji jest ciężko kogoś, kto by powiedział dobre zdanie na temat fundacji. Jednak niezależnie od tych problemów, nie tylko w Opatowie. Wielka Orkiestra gra, jest to niesamowite osiągnięcie w skali światowej, nie tylko w skali Polski. Nie przeszkadzajmy, jeśli nie pomagamy, nie przeszkadzajmy. Myślę, że te pieniążki trafiają, tak jak dzisiaj przykładowo w Radiu Kielce dyrektor jednego szpitala w Kielcach powiedział, że 30 ponad milionów już trafiło do tego jednego szpitala w Kielcach. Także możemy sobie wyobrazić, jaka to jest duża pomoc do ratowania zdrowia i życia i małych, i starszych teraz.